Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Litwy Nieoczywistej. Dziś będzie wyjątkowo iluzorycznie. Postaramy się Państwa zaskoczyć jeszcze bardziej niż zwykle. Ruszamy? Ruszamy! Jak Państwo widzą, potrafimy także tak. Ale ponieważ nie mamy pojęcia, jak to jest możliwe, zaraz znajdziemy kogoś, kto nam to wytłumaczy. Chodzą słuchy, że tutaj muzealnicy nie tylko mówią prawie we wszystkich językach świata, ale też są przemili i bardzo opiekuńczy. Celem naszego zespołu jest to, żeby każdy gość, który przyszedł do naszego muzeum, dobrze by spędził czas. Najprościej jest właśnie podejść do człowieka i zacząć mówić w jego języku, żeby człowiek nie czuł dyskomfortu, żeby nie czuł bariery językowej. Poza tym każdy człowiek, no nie oszukujmy się, do takiego muzeum przychodzi po różne rzeczy. Jedna osoba przyjdzie, żeby zrobić sobie tutaj ciekawe zdjęcia, druga osoba przyjdzie, żeby poznać właśnie naukową stronę, jak działa ta czy inna iluzja. No właśnie, niezwykłe jest tutaj to, że Państwo nie tylko bawią, ale także edukują, bo jest tutaj mnóstwo fizyki. Oprócz fizyki jest też matematyka, są też zjawiska mechaniczne. Staramy się właśnie też edukować naszych gości, bo właśnie w naszym muzeum mogą zobaczyć, że ta matematyka albo ta fizyka, która jest im podawana w szkole, że ona właśnie może zaigrać innymi kolorami. Że może się do czegoś przydać w końcu. Ładnie. Wiadomo. Od jakiego wieku można tu przychodzić? Nie mamy żadnych ograniczeń wiekowych, ponieważ całe muzeum jest interaktywne. Wszystkiego trzeba dotknąć, czasami wszystkiemu trzeba też zrobić zdjęcie, więc dobrze się czują tutaj zarówno dzieci, jak też i dorośli. A jaki jest Pana ulubiony eksponat? Moim ulubionym eksponatem jest dysk Eulera. To jest taki dysk, który właśnie stwarza wrażenie wiecznie przyspieszającego obiektu. Podobno są tutaj też optyczne dzieła sztuki. Czy wśród nich są litewscy autorzy? Oczywiście. Mamy wystawę litewskiego artysty, który się nazywa Simonas Šileika. Jest bardziej chyba znany pod swoim pseudonimem Gulliveris. I właśnie mamy też kilka jego prac w naszym muzeum. Czy zawsze warto tłumaczyć każdą iluzję? Jak najbardziej, tylko nie każdy człowiek chce, aby mu tłumaczono. Ja chcę zrozumieć wszystkie. Ja niekoniecznie. Idziemy je sprawdzić. Muzeum Iluzji znajduje się w samym sercu wileńskiej Starówki. Zgromadzono tu wszelkiego rodzaju eksponaty, które mają tylko jeden cel – oszukać nasze zmysły. Jeżeli wydaje Wam się, że coś się rusza, to okazuje się, że w rzeczywistości stoi w miejscu. Jeżeli coś przyspiesza, to znaczy, że tak naprawdę zwalnia. A czasem okazuje się, że coś, na co patrzycie, w ogóle nie istnieje. Można by zwariować, gdyby nie to, że obok każdego eksponatu znajdują się dokładne opisy wyjaśniające działanie danej iluzji. Uwaga, opisy są także po polsku. Zakręciło mi się już w głowie od tych pozorów, złudzeń i paradoksów. No to zabieram cię na detoks, w krainę zieloności. Cudownie. Chodź, malutko, ty chodź. Dawno nie byłyśmy już w lesie, prawda? A, będzie za dwa dni. Wy mnie szczuchy nie zrozumiecie, człowieka lasu. Wcale nie gryzą, przesadzasz. Tak. Ciebie nie gryzą może. Wybrałyśmy się na jeden z najpiękniejszych litewskich szlaków krajoznawczych, który nazywa się Zielonym Szlakiem. Nazwa ta wydać by się mogła dość banalna, bo w sumie cała Litwa jest zielona. Ale wyjątkowość tego szlaku polega na tym, że tu zielone są także jeziora. Swój kolor zawdzięczają glonom, które zabarwiają je najbardziej intensywnie na przełomie lipca i sierpnia. Oprócz tych cudownych jezior jest tu także piękna rzeka Strewa oraz prawdziwa, prastara puszcza. Chyba się zgubiłyśmy. Bo wszędzie jest tak samo. Zielono. A wiesz, że jak się człowiek zgubi w lesie, to trzeba patrzeć na mech? Dlaczego? Bo zielony kolor uspokaja. Chciałbyśmy się zapytać, w którym kierunku mamy iść? Proponuję na przykład tam. Czy tam jest... Cywilizacja?
Nie. Nie? A co to za zielone górki? Jakieś mrowiska? Miasto Boresem. Jesteśmy w tej chwili na terenie cmentarza przedchrześcijańskiego. Te pagórki to kurhany, czyli kopce pogrzebowe. Cmentarz rozciąga się na obszarze prawie 5 hektarów, na którym jest 57 grobowców datowanych od VI do XII wieku, których chowano wojów, jak i okolicznych mieszkańców. Na szczęście jest to ochroniony las. Gdyby nie on, pewnie ten cmentarz by się nie zachował. Fascynujące miejsce. Są tu też inne obiekty warte odwiedzenia, jak na przykład miejsce bitwy polskich i litewskich powstańców listopadowych, upamiętnione tablicą pamiątkową. Rosną tu też orchidee. Orchidee? Tak. Na Litwie? Tak, tak. W naszym lesie rośnie litewska orchidea. Obuwik pospolity. Jest to według mnie najpiękniejszy gatunek orchidei na Litwie. Czy orchidee są częstym kwiatem rosnącym na Litwie? Bo jakoś do tej pory nie spotkałam go w lesie. To naprawdę rzadka roślina. Wymaga wyjątkowych warunków. Nie rośnie byle gdzie. Potrzebuje do wzrostu sąsiedztwa odpowiedniej grzybni i odpowiednich gatunków drzew. Jej istnienie uwarunkowane jest głównie występowaniem gleb wapiennych. Ziemia nie może być zbyt kwaśna, musi mieć odpowiednią wilgotność. To naprawdę wymagająca roślina, ale jest to też roślina długowieczna. Taka jedna kępa może żyć podobnie jak człowiek, 70 lat i więcej. A ty chciałaś do cywilizacji. No dobra, jeszcze poczekam. Z koleżanką minęłyśmy jakąś dziwną, dużą dziurę. Co to było? To dół pochodzenia glacjalnego, czyli lodowcowego. A nie mówiłam? No, wiem, specjalnie to mnie poprowadziłaś. Dół ten ma kształt leja. Ma ponad 20 metrów głębokości i podstawę o powierzchni prawie 10 arów. Ukształtował go przechodzący tędy lodowiec. Ale miejscowa legenda mówi, że w tym miejscu stała kiedyś karczma, w której zbierali się miejscowi chłopi na piwo. Pewnego dnia siedział tam, może zbyt długo, ojciec pewnej wielodzietnej rodziny. Przyszła po niego żona, żeby zabrać go do domu. Ale jemu było tam dobrze i oświadczył, że wcale nie ma zamiaru stamtąd wychodzić. Kobieta po wyjściu z karczmy przekleła ją razem ze wszystkimi siedzącymi w niej pijakami. I karczma w okamgnieniu zapadła się pod ziemię. Dziś wystaje tylko koniuszek jej dachu. Ale w nocy można jeszcze usłyszeć odgłosy trwającej tam zabawy. Jak widać, pod ziemią impreza wciąż trwa. Wesoły las. Takie rzeczy tylko na Litwie. Zabierz mnie już do cywilizacji. Za czym tęsknisz? Za smrodem czy za hałasem? Nie, za środkami transportu. Nóżki mnie bolą. A, trzeba było mówić tak od razu. Samochody to ja też lubię. Wkręcasz mnie, nie ma tu żadnych samochodów. A to co? W mordę dzika. Chyba jeża. Jeża też. Niezły, co? Robi wrażenie. Może da się przejechać? Jeśli. Ile to ma koni? Około 400-500 koni. To dużo. A płacze pan jak tankuje? Nie, bo nasi klienci płacą bardzo dobrze za przejażdżkę. Ale dużo pali taka bestia? Według naszych obliczeń około 60 litrów na godzinę jazdy. W ciągu godziny robimy 3 rundy. Dobra, a gdzie tym można jeździć? Rozumiem, że po sterówce to nie bardzo. Można jeździć tym wszędzie, aż do momentu, kiedy nie zatrzyma nas policja. Ale wtedy z reguły się nie zatrzymujemy. Oczywiście żartuję. Tak naprawdę jeździmy nim głównie po naszym torze. Mamy tu ponad 24 hektary, więc jest gdzie jeździć.
W mieście można poruszać się Monster Truckiem tylko na zamkniętym terytorium, w ramach imprez zorganizowanych. A kto przyjeżdża tutaj do Państwa pojeździć? Najczęściej przyjeżdżają do nas rodziny, mama z tatą i dziećmi. To bardzo rodzinna rozrywka. Pan sam zbudował te samochody? Pierwszy kupiliśmy, drugi zbudowaliśmy sami. Ten, który stoi za mną, jest naszej produkcji. Sami też wszystko remontujemy, co jest stosunkowo łatwe, bo samochodu nie trzeba podnosić. Wchodzi się pod niego i naprawia co trzeba. Trochę bardziej skomplikowane jest zmienianie opon. Jedno koło waży około 600 kg. Czyli jak rozumiem, tu się opon na letnie czy zimowe już nie zmienia. To co, powodzi nas pan troszeczkę? Tak, jeżeli uda się panią wejść. Jeżeli nie, to nie. Aniu, ja mam tam wejść? Tak, i to w dodatku z gracją. Nie no, z gracją to ja zawsze. To moje drugie imię. Za co się trzymać? A teraz elegancko. No dobra dziewczyny, udało wam się wsiąść, ale nie siedzicie na swoim miejscu. Poza tym obowiązuje jeszcze instruktaż. No już myślałam, że tak elegancko wsiadłam i pojadę. A więc witamy na pokładzie naszych linii lotniczych. Mamy dziś wspaniałą pogodę, jest pełne zachmurzenie, wieje południowo-zachodni wiatr o prędkości 10 metrów na sekundę, gwarantujący turbulencje. Kiedy ktoś ze strachu zepsuje powietrze, wypadną maski gazowe. Proszę je założyć najpierw sobie, potem współpasażerowi. Kamizelki ratunkowe są pod siedzeniami. W razie potrzeby zakładamy je i wyskakujemy przez przednią szybę. Podczas startu i lądowania zabrania się korzystania z toalety. Dobrego lotu. Ale odlot! Trzymaj się, koleżanka! Mamy w parku swój Everest. Jak wiadomo, nie wszyscy z niego wracają. Zobaczymy, czy naszej ekipie uda się przeżyć. Ja nie wiem, czy to lubię. Dobrze wiedziałam, że nie lubię. Dziękujemy za korzystanie z linii lotniczych Automoto Parkas. Wylądowaliśmy. I jak to oczywiście po lądowaniu w naszej części świata. I jak po takiej przejażdżce wrócić do swoich 100 koni mechanicznych? Nie bardzo. Mam nadzieję, że bawili się Państwo równie dobrze jak my. Było czadowo. Było naprawdę odjazdowo, ale niestety to już koniec na dzisiaj. Obiecujemy Państwu, że wrócimy w następnym odcinku Litwinia Oczywistej. Będzie równie ciekawie. Do zobaczenia. Pa! Przejdę do Odety. Będę czuła się bezpieczniej. A mówili, że będzie miło. A kto to wymyślił? Nie w tą stronę, koleżanko! Nie było tak strasznie. To nie było tym miejscu. Aniu, nigdy więcej.